Siemano byczki, z tej strony Byku, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Bully. Babciu, to jest zajebiste! I dzisiaj nie zamulamy. Udajmy się na lekcję, bo dawno w ogóle nie robiliśmy żadnej lekcji. Muszę też wam się pochwalić. Weź spierd... Pepel gumy ty. O! Nie miałem tego na myśli, halo. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Pocałem je w trąbę. Geografia. Good day, everyone. I'm Mr. Matthews, your geography teacher. Siemano. I know you're all enthusiastic and ready to learn. Otherwise, why would you be here? Siemano. Przyporządkuj flagi do odpowiednich prowincji, stanów lub państw przed końcem lekcji. O! Włochy to są tu, bankowo. Niemcy są tu, bankowo. Wielka Brytania tu. Grecja jest tu. Hiszpania jest tu. O nie, z tym nie chcę ryzykować. Francja jest na pewno tu. Irlandia jest na pewno tu. Portugalia jest tu. Ukraine jest tu. Sąsiadujemy z nim. Dania, ojej, tego nie chcę pomylić. Dania jest na pewno tu, bo Dania należy, kiedyś należała do Niemiec, o ile dobrze pamiętam. Polska, wow. Finlandia, i teraz mam problem, bo zawsze myliłem te trzy kraje u góry. Dobra, strzelę. Rumunia, no na pewno Rumunia jest gdzieś tutaj. Szwajcaria jest tu, bo Niemcy tam jeżdżą na narty. No i teraz będę ryzykował, ryzyk fizyk. Dobra, geografia jest prosta. Brawo. Dziękuwa. Dziękuwaczkę, stary. Dzisiaj chyba bez śmiesznego przywitania. Czapka z wieżą Eiffla jest odblokowana? Proszę mi ją pokazać. Ale ona gdzie jest dostępna? Ona chyba jest dostępna u nas w chacie. Dobra, no to ja szybko wskoczę po tą czapkę i widzimy się już z czapką. Dobra, generalnie czapka z wieżą Eiffla wygląda tak. Trochę głupio. Ale nie zgadniecie co znalazłem, patrzcie. Maska wilkołaka, ej. Oczywiście, że ją biorę. Zmieńmy jeszcze tylko spodnie na jakieś... obcisły strój kąpielowy. Hej, myślę, że to dobry pomysł. Jak nas nie zatrzyma policja, to będzie spoko. Dobra, idźmy zrobić kolejną misję. Zobaczymy się chyba na miejscu. Jak coś się będzie działo, to wam pokażę. O, niestosowny ubiór. Co ty nie powiesz? Dobra, ale generalnie policja do nas nic nie ma. A myślę, że to jest stosowny ubiór. Nie wiem jak wy. Dom Tada. Bo innej misji nie ma dostępnej, nie? Nie ma. I'm sorry, I'm sorry! Think I'm dumb? Who's dumb now? I'm dumb, real dumb! Hey, egg kid, help me out, please! Easy, Russell! Calm down, calm down! Sit! Good boy! Thank you, thank you! Jeez, that dumb kid's really strong! Dumb? Hey, be good! No! Be good! Not you, Einstein, not you! I w ogóle bully mediator, znaczy Jimmy. Not like I was hoping. Never trust a rich kid. Too bad, too bad. Was it that jerk, Tad? You know, his parents are at a party at my boss's house right now. If he wanted a revenge thing, now would be a good time. I guess I'll need some more eggs then. Ah, yes, you got it. Thanks. Come on, Russell. We've got a house call to make. Niezły pomysł. W slipkach. Przyda nam się deska. No, także generalnie dzisiaj bez chyba śmiesznego wstępu, może coś tam wstawię, nie wiem. Bardziej chciałem pogadać o tym, co się stało w ogóle na przestrzeni ostatnich paru dni. Weszła potężna aktualizacja Windowsa. Taka aktualizacja, która jakby sama się nie włącza, trzeba było wyrazić zgodę. On wjedzie po tych schodach? Na tyle duża była ta aktualizacja, że trzeba było wyrazić samemu zgodę, żeby ona się pobierała, bo ona się pobierała kilkadziesiąt minut nawet w moim przypadku, a nie mam aż tak złego neta. Ona trochę poprzestawiała w Windowsie, jakiś pasek biały dodała na pasku, na, wiecie, na głównym pasku na dole do wyszukiwania, takie jakieś głupoty bez sensu.
No ale... Nie o tym jest odcinek. Co teraz? O, co teraz? How's it going? No i co dalej? Gruby? Kradzież? Jaka kradzież? Przecież to jest rower mojego ziomka. A, rzuci jajkiem przez każde otwarte okno, dobra. Czyli rzucamy jajami. Jajecka jak łoboda w Toruniu. Aha, i trzeba uważać, bo... O, swobodne celowanie, proszę. Halo. O! Dobra, Russell zajmuje się teraz rzucaniem. Znaczy rzucaniem, my się zajmujemy rzucaniem. A Russell będzie ich bił. Co mi się jakby podoba. Szkoda, że nie da... Nie da rady... Szkoda, że nie da rady inaczej włączyć tego celowania. Nie puszczę ci tego płazem, ta. Na pewno. Gdzie oni biegną w ogóle? Ja sobie biegam w ogóle tam, gdzie chcę, oni nawet mnie nie widzą. Jej, choć frajera, co na siarni gębę otwiera. Generalnie widać, gra jest stworzona normalnie w 30 klatkach. A ja mam jakby nie tyle co modyfikację, co patcha, który pozwala grać w 30 klatkach. Wepal gumę, ty. O, dobrze, Russell. O, sorry. Zabili Russella, ty! Ol, mi dają. Wciry. Halo. To jakiś kozak jest mocny. Zaraz mnie zabiją, ty. Dobra, trzeba będzie poradzić sobie inaczej. Uwielbiam, jak celuję w jednego, a drugi się akurat napotoczy, dostanie i umrze. Kurczę, myślałem, że to będzie tak po kolei, a oni wszyscy naraz tutaj mnie zaczepili. Szkoda. O, idealnie, Russell, dzięki. Dobra, trzeba walić stąd lotę. Czy co tutaj? Chyba już, nie? Russell, co jest grany, mordo. Albo trzeba się udać do wyjścia, nie wiem. A, nie wszyscy jeszcze są, dobra. Dobra, ewidentnie lepiej mieć Russella po swojej stronie. To jest pewne. Ktoś jeszcze? Ej, tam coś jest. Ewidentnie lepiej mieć Russella po swojej stronie. Ktoś jeszcze tu jeden został? Hello, motherfucker. Chyba nie. Okna wszystkie pozamykane są. Dobra, to chyba do wyjścia trzeba iść. Ta, do wyjścia trzeba było iść. Dobra, Russell, dobra robota. Dobra robota. Pożyczę rower, dobra? Albo nie, masz go. On śmierdzi tobą. A chciałem iść na autobus. Wepal gumę. Chciałem iść na autobus. Bo mamy kolejną lekcję. No, muszę przyznać, że przez ostatnie parę odcinków nie robiliśmy w ogóle lekcji. Trochę ich się nazbierało pewnie. No ale idźmy. Kurczę, mam nadzieję, że wpuszczą mnie w tym stroju na lekcję. Ciekawe, co tym razem, czy jakaś nowa? Ta geografia strasznie fajna była. No nie, nie zdążę. Kurwa! Nie zdążyłem na lekcję, ty.
Czajcie? Nie zdążyłem na lekcję. Dobra, wale lotę. Wagary. Dobra, kolejna misja jest tutaj na molo, koło naszej latarni morskiej. Wyzwanie bokserskie. Jak to wygląda? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. No, what you gotta do is you gotta beat one of them publicly. Oh, cool, you gotta prove to them you're better than their best man. Why don't you box that dumb jerk Biff? Not bad, Pete. Not bad at all. All right. Ty gaczek jeszcze w ogóle. See you around. Wait, Jimmy, can I come too? You know what? Don't worry about it. Ej, no mógł wziąć Pitiego ze sobą. Udaj się do klubu bokserskiego. Ej, czy mi się wydaje, czy zaczyna padać śnieg? Bo właśnie ja mam swoje... zapomniałem swoich pantalones. Gdzie ten klub jest? Biedny Jimmy na gaciach lata. Ej, ludzie w ogóle zwracają uwagę na mój ubiór. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Popper. Of course, the best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. To dawaj. To wystarczy z nim wygrać? Serio? Co prawda ja nie lubię tych wyzwań bokserskich. Chyba przewinę. No nie! Ej, ledwo co dałem radę, nie? Bez kitu. Who's the toughest? Me. Who's the man? Me. Me, losers. Me. The champion number one. I killed the best. I will beat the rest. Yeah. What have we got here? That poor kid just beat up Biff. He's our new champion. What? He's the new champion. What? Come on, man. Woo! You disgust me! It takes more than victory to become a champion. It takes breeding, and nepotism, and snobbery. You filthy Democrat! Gentlemen, are we going to let some gutter snipe come in and beat up our friend Biff? No! Then what are we going to do? Beat him back to the ghetto! Yeah! Aha, czyli? You guys soften him up. I'll get a drink. Co? Aha. Tego nie było w planie, żeby wszystkich tutaj... Na szczęście nie trzeba się z nimi boksować. Ej, to boksowanie z... do dupy. No dobra, ale lecimy do góry. Ten jakiego hita dostanie, patrz to. Wziął i nie żyje, ty. Karetka z San Andreas po niego jedzie. Siemano, to ja. Leveraging the assets I have and you don't. Friends. Just shut up, Darby. Here's a to faktycznie. For you, poor boy. To faktycznie, dobrze powiedział. Niestety nie mamy przyjaciół. A w ogóle on ma swoje. A nie, bo to jest ten Derby, dobra. To jest niezły sposób załatwić go. Wstawaj. Czemu on nie dostaje? Ktoś jeszcze? Dawaj, wstawaj do walki, frajerzyno. Swoją drogą tam jest gumka. O, poniszczę ci puchary, i co?
Ej, on nie dostaje w ogóle. O! Czyli chodziło o to, żeby drzwi za barekę dawać. Dobra. O, i co teraz zrobić? O, nie spodziewałem się tego ataku. O, teraz już twoi kumple ci nie pomogą. A myślałem, że znowu gra się zawiesi, wiecie? Dobra. Weź tym kasztanem, kurwa. Na dziąsło przyjmij. I ostatni chyba cios. Dobra. O, dwa razy w locie dostał jeszcze, elegancko. Co teraz? Wszyscy pobici leżą. I can't hear you, rich kids. Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. That's right. Me. Now you girls learn to play nice. You understand? No, to chyba Jimmy im pokazał, kto tu rządzi. Now, Darby is really stupid, malevolent, and rich. O proszę, rozdział trzeci. So it will surprise none of you to discover in a future life he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. Okay. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson. They're rich, weak bullies. It was easy. They picked a fight with me, and I showed them who was boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent does the telling. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the greaser clique. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Co oni robią? I czemu robią to na łóżku? No, także mamy święta. Przebierzmy się może w jakieś zimowe stroje. Wpasujmy się w... A, nie mam nic. Nie mam nic zimowego. Nie mam nic zimowego. Nie mam nic zimowego. Znalazłem tylko koszulkę. Ej, powinno się jeszcze okazać. Powinno się jeszcze okazać, że chłód zabiera mi życie. Nie wszyscy mają, a ja nie mam. Muszę się ubrać dobrze. Dobra. Ubrałem najcieplejsze rzeczy, jakie mam. Co to za lekcja? Nie. Najgorzej. Chemia. Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. Wysyadę. Ej, myszką? Fascinating, isn't it? Wow. Tego jeszcze nie grali. Dobra, zaliczyłem. Za pierwszym razem. Shit, świędzący proszek. Dobra, czy uda nam się zrobić coś jeszcze? W tym odcinku święta, Harry.
Wszyscy są fajnie ubrani. Fajne świąteczne rzeczy. Chuj mi obchodzi, co robi doktor Crabble Snitch. Zapiszmy grę, żeby nie żałować. Twój stary jest busy. Dobra, następna misja jest w ogóle na stołówce. Miłość kucharki. Jak ona zagrzybiała na szyi w ogóle. Great. Who's the lucky guy? Dr. Watts. The chemistry teacher? I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. Yeah, it's true. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid. To nieźle, podnieca ją łysina. Chyba założę czapkę. Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. But we are. And I need to get ready. So, can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Yeah. Okay, I can do that. Dobra, no to ona idzie na randkę. I trzeba jej pomóc ogarnąć tą randkę. Czyli tak, perfumy, słodycze i środki uspokajające. Dobra, gdzie będzie najbliżej? Czy ja mogę jeździć deską? Mogę, dobra. Addicted, huh? Well, I've got some candy, but you'll have to pay for it. Leave all them. Zlał się w gacie, ty. Dobra, mieliśmy wybór. Mogliśmy kupić albo po prostu siłą je zabrać. Ale dobra, wzięliśmy siłą. I teraz do śmietnika idziemy. O ile dobrze rozumiem. Święty Mikołaj. What? Wypierdalaj, elfie zaszczany. Ty mi dasz te A, one w śmietnikach są. Dobra, poukrywane. A, dobra, trzeba było tak od razu. Śmigamy z powrotem do szkoły. Czemu się przewróciłem? Dobra, podjedziemy busikiem. Znowu nie było kierowcy. No dobra, jeszcze perfum tej pani Phillips całej. Ale gdzieś w środku to jest. Do pokoju nauczycielskiego trzeba wejść. Trzeba ich odciągnąć. Mam nadzieję, że to pomoże. Dobra, tu lecą. Dobra, i teraz prosto udamy się do pokoju. A, to ich dwóch było. Wszyscy mają takie fajne, ej, w ogóle świąteczne rzeczy. Okej. To jest trochę trudniejsze już.
Dobra, głównie chodzi o to, że ja już wagaruję, a nie o to, że ja coś zrobiłem. Dobra, i jesteśmy w pokoju. Pierwszy raz w ogóle jestem w pokoju nauczycielskim. Hello, motherfucker. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? Tajemnicza miejscówka, nie? Dobra, no i trzeba się udać do Edny. Hello, motherfucker. Hey, Edna, I got your stuff. Hey, Edna, you old bat, I got your stuff. Oh, wow. Oh, le kurta paszczur. Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Ah, thanks, kid. Where's the perfume? Right here. Co ona w ogóle wypiła to? Oh, thanks. I needed that. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. Hey, kid, wait. I need you to do me a favor. Another one? Yeah. What's in it for me? Ha! I won't spit in your food. Will you spit in Mr. Hattricks if I say yes? For you, kid, I'll do worse than spit. Okay. What do you want? I want to go on a nice date with Dr. Watt. So go then. Have fun. Yeah. Well, you know what you kids are like. You see a beautiful couple out on a date, and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. So listen, I need you to watch out for me and keep those disgusting kids away. Okay. 40 dolków, ty. Nieźle wpadło. Glad that's done. Ładnie wpadło. Dobra, mamy już kolejną lekcję. Zróbmy sobie ją na szybko. Póki jest ta lekcja, lingwistyka. Na czym polega lingwistyka? O nie, układanie słów. Curriculum demands that you do these vocabulary assignments. Why do you finish them here in class? That way you'll have more free time. Wszyscy mają w ogóle jakieś zimowe te rzeczy, a ja nie mam. Dobra. I znowu to samo. Jak mogę cofnąć? That's right. Dobra, oblałem lingwistykę. Ej, bałwan. Mogę go pobić? Bez kitu, mogę rozwalić bałwana. A mogę śnieżką rzucić? Nie mogę śnieżką rzucić. Dobra, trochę pochodziłem, posprawdzałem co i jak z misjami, a porobiło się ich trochę, no ale myślę, że na dzisiaj sobie skończymy, zrobimy resztę w następnym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobały, widzimy się w następnym odcinku i piona.